chcemy Państwu dzisiaj przedstawić pokrótce projekt Śląska Akademia Parkinsona, który w podtytule wpisałam Medycy dla chorych. Jestem lekarzem neurologiem, pracuję od ponad już 20 lat w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach Ligocie. Od kilku miesięcy mam przyjemność kierować oddziałem neurologii. Od wielu lat jestem związana z chorymi, z chorobami neurodegeneracyjnymi. Zajmuję się chorymi z chorobą Alzheimera i z chorobą Parkinsona. To teraz widzicie Państwo nasze logo. Mam nadzieję, że będziemy mogli często się spotykać właśnie pod tym logiem. Stworzyliśmy je tak, aby połączyć śląskość, a więc to ten wózeczek z węglem, z chorobą Parkinsona. Od wielu już lat dniem choroby Parkinsona jest ustanowiony 11 kwietnia, to data urodzin Jamesa Parkinsona, a więc pierwszego lekarza, który opisał symptomy choroby, którą dzisiaj właśnie jego nazwiskiem nazywamy. Ten czerwony tulipan nosi nazwę dr James Parkinson, a został stworzony, wyhodowany przez duńskiego ogrodnika, który również cierpiał na chorobę Parkinsona. Mam nadzieję, że to logo będzie się Państwu kojarzyło i ze Śląskiem, i właśnie z Akademią Parkinsona. A zatem, Szanowni Państwo, Śląska Akademia Parkinsona to inicjatywa różnych specjalistów, osób, które od wielu lat zajmują się chorobą Parkinsona, lekarzy, fizjoterapeutów, ale również neurologopedy i psychologa. Chcemy Państwu zaproponować tą propozycję, to nowe założenie, tą inicjatywę, która powstała przede wszystkim z myślą o Państwu, o chorych z chorobą Parkinsona, ale również o ich opiekunach, ich bliskich, ich rodzinach. Chcemy, aby to pacjent był w centrum naszego zainteresowania. Chcemy Państwu zaproponować bezpłatne konsultacje, spotkania ze specjalistami, możliwość umawiania się na indywidualne ćwiczenia, ale również przygotowywać dla Państwa różne programy edukacyjne. A zatem chcemy, aby te spotkania edukacyjne, takie jak dzisiaj nasze, to inicjujące, ale również i kolejne, były poświęcone temu, o czym Państwo chcecie posłuchać. Nie tylko o chorobie Parkinsona, również o sposobach sobie radzenia z tą chorobą, o leczeniu, o nowych możliwościach. Jeżeli pozwoli na to tylko sytuacja i czas, będziemy chcieli spotkać się z Państwem na żywo, ale każde z naszych spotkań będzie nagrywane, również to dzisiejsze jest nagrywane, tak byście Państwo potem mogli do tych prezentacji wrócić i jeszcze raz na spokojnie zapoznać się z tematyką i szczegółowymi informacjami, które będziemy podawać. Oferujemy Państwu spotkania z neurologiem, fizjoterapeutą, psychologiem i neurologopedą. Wszystkie te spotkania są bezpłatne i na wszystkie będziecie Państwo się mogli umawiać w wybranych terminach, o czym jeszcze za chwilkę. Chcemy przygotować już w tym roku Dzień Chorego z Chorobą Parkinsona. No niestety z różnych względów nie uda się tego zrobić dokładnie 11 kwietnia, ale mamy już ustalony dzień tak, aby było to właśnie w kwietniu, czyli w tym miesiącu choroby Parkinsona, a dokładnie 26 kwietnia w godzinach od 9 do 15 na kampusie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na ulicy Medyków w Katowicach. O szczegółach będziemy Państwa informować. Planujemy również przygotowanie dla Państwa filmików takich edukacyjnych, gdzie chcemy nagrać, aby Państwo mogli w domu również wykonywać pewne zestawy ćwiczeń dedykowanych chorobie Parkinsona, ćwiczeń nie tylko ruchowych, ale również rehabilitacji zaburzeń mowy czy zaburzeń połykania. Chcemy Państwu pokazać, jak wygląda ścieżka chorego z chorobą Parkinsona kwalifikowanego do terapii zaawansowanych i wreszcie pokazać techniczne sytuacje, problemy, jak poradzić sobie z pompami infuzyjnymi, których leczenie też jest elementem terapii choroby Parkinsona. Wszystkie te materiały będą potem udostępnione na stronie Śląskiej Akademii Parkinsona. Taka strona jest już aktywna, wiemy, że część z Państwa już na nią zaglądała. Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o projekcie, o wszystkich członkach zespołu Śląskiej Akademii Parkinsona. Również tam będziemy umieszczali materiały z naszych spotkań, materiały edukacyjne, materiały dodatkowe, a myślę, co właśnie najważniejsze dla Państwa, będziecie się Państwo mogli poprzez tę stronę umówić na spotkanie z wybranym specjalistą. Tutaj będziecie Państwo mogli wybrać nazwisko osoby, z którą chcecie się spotkać. Każdy z nas jest tam określony. Są lekarze, są fizjoterapeuci, neurologopeda i psycholog i też będzie uruchomiony kalendarz, gdzie na taką wizytę będzie można się umówić. Będą to raczej spotkania w weekendy, spotkania indywidualne, ale również grupowe, o czym moi koledzy i koleżanki będą w kolejnych prezentacjach dnia dzisiejszego informowali i mówili. Chcemy, tak jak już powiedziałam, żeby ta inicjatywa była przede wszystkim dla Państwa i
współtworzona przez Państwa, więc chcemy od Państwa również usłyszeć, co Państwa interesuje, o czym chcecie Państwo posłuchać w naszych prezentacjach, czego chcecie się Państwo dowiedzieć. Ta forma kontaktu jest możliwa w dwojaki sposób. Ze strony Śląskiej Akademii Parkinsona poprzez wpisanie swojego adresu mailowego i konkretnej wiadomości, którą chcecie Państwo nam przekazać, albo bezpośrednio z Waszego maila na skrzynkę mailową Akademii kontakt@śląskaakademiaparkinsona.pl. Nasze aktywności będą też inicjowane, przedstawiane i będziecie Państwo na nie zapraszani na Facebooku. Proszę zatem odnaleźć również Śląską Akademię Parkinsona na Facebooku i polubić naszą stronę. Zapraszam Państwa w dniu dzisiejszym do poznania całego naszego zespołu. Każdy z kolegów przygotował prezentację, tak aby powiedzieć Państwu i o chorobie Parkinsona, ale również o naszych aktywnościach w ramach Śląskiej Akademii Parkinsona. W trakcie trwania każdej z prezentacji, każdego wykładu będzie można zadawać pytania na czacie. Jak jesteście Państwo z nami połączeni poprzez Zoom, to na dole w pasku widzicie Państwo taki dymek i nazwę czat. Po naciśnięciu tego guziczka otworzy się po prawej stronie panel, gdzie można wpisać swoje pytanie, nacisnąć wyślij. Po zakończeniu wszystkich prezentacji odpowiemy na zadane przez Państwa pytanie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy znaleźli w to sobotnie przedpołudnie czas i zapraszam do wystąpień kolegów. Bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Upewnię się tylko, że moja prezentacja jest widoczna. Tak, wszystko w porządku. Świetnie. Proszę Państwa, ja jestem lekarzem neurologiem. W projekcie Śląska Akademia Parkinsona będę zajmowała się konsultacjami z Państwem, z chorymi, z osobami podejrzewającymi u siebie chorobę Parkinsona oraz z rodzinami. Jestem specjalistą neurologiem, który pracuje z pacjentami dorosłymi z chorobami neurologicznymi od ponad 20 lat i od tego czasu również pracuję z pacjentami z chorobą Parkinsona na każdym etapie jej przebiegu, na każdym etapie zaawansowania. Mam nadzieję, że projekt, który dzisiaj uruchamiamy, będzie dla Państwa pomocną ofertą. Pierwsze spotkanie z Państwem, moje spotkanie z Państwem, to informacje o tym, kiedy u siebie chorobę Parkinsona podejrzewać. A zatem ten pierwszy temat skierowany jest przede wszystkim do osób, które z nami dzisiaj łączą się i być może taki dylemat mają co do prawdopodobieństwa wystąpienia u siebie choroby Parkinsona, mając pewne objawy. Dla części z Państwa będą to z kolei informacje dotyczące tego, na ile typowo choroba u nich przebiega. Drodzy Państwo, choroba Parkinsona to szalenie wiele objawów, zarówno objawów ruchowych, jak i pozaruchowych. Ja dzisiaj skupię się na zaledwie kilku wczesnych i niezmiernie typowych dla tej choroby problemach. Pierwszy problem, bez którego nie stawia się rozpoznania choroby Parkinsona, to spowolnienie ruchu. Klinicznie, medycznie spowolnienie ruchu określamy terminem bradykinezja. Kiedy można je podejrzewać? Wtedy, kiedy ruch staje się wolniejszy, kiedy zwykłe czynności wykonywane na co dzień zajmują więcej czasu, są bardziej czasochłonne, są nieco trudniejsze, stają się mniej precyzyjne. Podczas chodzenia również bradykinezja może się objawiać. Chodzi tu o to, że krok staje się krótszy, czasami kończyna noga pozostaje, czasami nie nadąża za zwykłym krokiem, jest pociągana. Także zmiana pozycji, wstawanie z łóżka, wstawanie z krzesła może być trudniejsze i wolniejsze. Niekiedy na objawy te zwraca uwagę sama osoba ich doświadczająca. Niekiedy bywa tak, że tą pierwszą osobą obserwującą objawy jest otoczenie. Drżenie. Drżenie kojarzymy bezwzględnie z chorobą Parkinsona, ale w ogóle niekoniecznie może ono w przebiegu choroby wystąpić. Może być nieobecne na początku, może pojawić się dopiero na kolejnych etapach. Izolowane drżenie nie stanowi objawu, którym niepokoimy się, jeśli chodzi o kontekst rozpoznania choroby Parkinsona. Drżeniu zawsze musi towarzyszyć spowolnienie. Drżenie w chorobie Parkinsona ma dosyć typowy obraz. Ono jest spoczynkowe, a zatem pojawia się wtedy, kiedy kończyny odpoczywają. Kiedy siedzimy i rozmawiamy z kimś, obserwujemy to, co dzieje się za oknem, oglądamy program w telewizji, relaksujemy się. Drżenie w chorobie Parkinsona zaczyna się zwykle w jednej kończynie. Częściej będzie to kończyna górna, częściej będą to palce, ręka.
Drżenie może nasilać się naturalnie w czasie wysiłku fizycznego, w czasie napięcia emocjonalnego, w czasie wysiłku intelektualnego, a także przy zmęczeniu. Pamiętajmy, że nie każde drżenie jest przejawem choroby. Drżenie, które występuje symetrycznie, które pojawia się na przykład u zdrowych osób bez innych objawów po spożyciu kawy, czasami przy zaburzeniach elektrolitowych czy zaburzeniach hormonów tarczycy, to jest drżenie zupełnie z chorobą Parkinsona niezwiązane. Przyczyn drżenia mamy bardzo wiele, a podejrzewamy chorobę Parkinsona, gdy właśnie drżenie ma swoje spoczynkowe cechy i wiąże się przede wszystkim ze spowolnieniem ruchowym. Spowolnienie, o którym mówiłam wcześniej, podobnie jak drżenie, dotyczy początkowo zwykle jednej kończyny. Sztywność mięśniowa to również typowy objaw pojawiający się już na początku choroby. Czym on się przejawia? To może być ból, może być dyskomfort, może być uczucie zwiększonego napięcia w obrębie poszczególnych grup mięśniowych. Ten ból często lokalizuje się w obręczy barkowej, w obrębie barku. Pojawiające się napięcie może także ograniczać zakres ruchu, obszar ruchu, wyciągnięcie kończyny, dłuższy krok. Kolejny objaw, na który warto zwrócić uwagę, to zmiana naszej postawy. Pacjent staje się mniej wyprostowany, pochyla się lekko do przodu. Mogą ulegać zaburzeniu również elementy równowagi. Może pojawić się tendencja do upadków. Zaznaczyłam ten objaw szarym kolorem, ponieważ nie występuje on zbyt często na początku. To prawda, będzie problemem na kolejnych etapach choroby, ale w momencie pojawiania się pierwszych objawów, ten objaw w tym wachlarzu początkowych objawów pojawia się stosunkowo rzadko. Objawy, o których Państwu króciutko opowiedziałam, wynikają przede wszystkim z niedoboru dopaminy. Objawy te wspólnie mogą dawać kolejne symptomy. Na przykład zmiana pisma, często obserwowana na początku choroby, może być efektem zarówno drżenia, jak i zwiększonego napięcia mięśniowego, jak i zmniejszonej amplitudy ruchu, czyli tego spowolnienia, bradykinezji. Często pacjenci zwracają uwagę na to, że pismo staje się mniejsze. W języku medycznym określamy te malejące literki terminem mikrografii. Nierzadkim objawem na początku już bywa zmiana mowy. Mowa nieco monotonna, przyspieszona, cichsza, mniej zrozumiała. O tym więcej będzie mówił nasz neurologopeda. Także objawy, o których opowiedziałam, wpływają na ograniczenie ruchów zautomatyzowanych. Co to za ruchy? To ruchy, które wykonujemy naturalnie podczas chodzenia, tak zwane balansowanie kończyn, czyli machanie kończynami. Podczas chodzenia u osoby, która rozwija chorobę Parkinsona, to balansowanie kończynami będzie ograniczone. Ale również to zubożenie ruchów automatycznych, zautomatyzowanych, spontanicznych obserwujemy w obrębie twarzy. Tam pojawia się nieco rzadsze mruganie, osłabienie uśmiechania się. Mogłabym takich objawów, które są połączeniem efektów deficytu dopaminergicznego i objawów, o których wcześniej Państwu opowiedziałam, wymieniać jeszcze wiele. Są to objawy dość specyficzne dla choroby Parkinsona, ale pamiętajmy, że również mogą pojawiać się objawy niespecyficzne. Te objawy niespecyficzne rejestrujemy już, notujemy już w okresie tak zwanym prodromalnym, czyli zanim pojawią się problemy z ruchem. Należą do nich takie symptomy jak osłabienie węchu, jak depresja czy zaparcia. My patrząc z perspektywy już, kiedy mamy rozpoznaną chorobę Parkinsona, widzimy, że te objawy mogły być jej wczesnym przejawem. Pamiętajmy oczywiście, że nie każde zaburzenie węchu, nie każde obniżenie nastroju czy zaparcie powinno niepokoić i powinno kierować myślenie w stronę choroby Parkinsona. Zdecydowanie nie, ale jeżeli występuje tych objawów wiele, a tym bardziej jeśli pojawia się jakiś objaw ruchowy, warto zwrócić się o konsultację do specjalisty. Objawy, o których powiedziałam, wymagają krótkiego ogólnego komentarza. Zwracałam uwagę już na to, że choroba, o której dzisiaj tutaj mówimy, może mieć różne oblicza, może mieć wiele odsłon.
Objawy choroby różnią się u poszczególnych pacjentów. My nawet mówimy o tym, że nie ma dwóch osób, które będą chorowały identycznie. To, co typowe dla początku choroby, to fakt, że objawy mogą pozostać u wielu osób długo niezauważone, ponieważ są łagodne i ponieważ bardzo powolutku narastają. To, co typowe dla choroby i podkreślane już przeze mnie przy tych objawach omawianych przed chwilką, to lateralizacja, stronność, jednostronność właściwie ich występowania na początku, a następnie większe nasilenie zawsze po jednej stronie ciała. Te objawy, o których dzisiaj wspominałam i właśnie to, że występują jednostronnie, powoli narastają, to powinny być takie sygnały, które skłaniają do konsultacji specjalistycznej. Co jeszcze powinno nas skłonić do takiej konsultacji? Sytuacja, kiedy mamy w rodzinie przynajmniej kilku krewnych, którzy chorowali na chorobę Parkinsona i zauważamy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy. To również sygnał, żeby skonsultować się z osobami zajmującymi się chorobami neurozwyrodnieniowymi. Pamiętajmy, że w przypadku osób, które mają wiele zachorowań w rodzinie, te pierwsze objawy mogą być jeszcze mniej typowe. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry, ja nazywam się Tomasz Chwiela, jestem lekarzem i pracuję w oddziale neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach i też będę miał przyjemność uczestniczyć w tym prezentowanym dzisiaj projekcie, czyli Śląskiej Akademii Parkinsona. W mojej prezentacji powiem, jak wygląda dalsza droga pacjenta, u którego zaobserwujemy te objawy, o których przed chwilą słyszeliśmy. Pierwszym lekarzem, do którego zgłasza się pacjent, jest najczęściej lekarz rodziny. Natomiast w naszych warunkach, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, nie ma praktycznie możliwości rozpoznania tej choroby, więc taki pacjent jest kierowany do poradni neurologicznej. I teraz pytanie, jak się do takiej wizyty przygotować? Żeby ta wizyta, z tej wizyty były jak najbardziej sensowne wnioski i przyspieszyć proces diagnostyczny, należy przygotować dokumentację medyczną. Jeśli mamy jakieś karty informacyjne, należy je z sobą zabrać. Bardzo ważne są też informacje o stosowanych lekach i warto przygotować taką listę przyjmowanych lekach łącznie z ich dawkami i schematem dawkowania. Jeśli mieliśmy już wcześniej wykonane jakieś badania, warto zabrać ze sobą wyniki tych badań, żeby też nie powtarzać sensu już wykonanych badań. Tutaj taka bardzo ważna uwaga, jeśli mieliśmy wykonane badania radiologiczne, to często sam opis może okazać się niewystarczający, więc prosilibyśmy, żeby przygotować też płytki z tymi badaniami. Należy też rozważyć to, żeby poprosić kogoś bliskiego, kto z nami na co dzień funkcjonuje, żeby nam towarzyszył podczas takiej wizyty. Jest to bardzo ważne w tych bardziej zaawansowanych postaciach choroby, kiedy chory już zmaga się z pewnymi niepełnosprawnościami, ale także na początku choroby często pewne objawy mogą być zauważalne właśnie przez osoby z naszego otoczenia, dlatego obecność takiej osoby może być bardzo wskazana. Jak wygląda wizyta w poradni neurologicznej? Ona nie różni się specjalnie od wizyty u innych specjalistów. Zaczyna się od zebrania wywiadu, gdzie zbieramy informacje na temat wystąpienia tych objawów, o których przed chwilą słyszeliśmy, chronologii ich wystąpienia, stosowanego leczenia, wywiadu rodzinnego itd. Następnie obiektywizujemy ten stan kliniczny pacjenta w badaniu neurologicznym. I tak naprawdę z punktu widzenia rozpoznania choroby Parkinsona te dwa etapy są najważniejsze. Rozpoznanie choroby Parkinsona jest przede wszystkim kliniczne i rzadko jest potrzeba wykonywania wielu badań dodatkowych, laboratoryjnych czy obrazowych. Natomiast przyjmuje się, że każdy pacjent z podejrzeniem choroby Parkinsona powinien mieć przynajmniej raz wykonane badania rezonansu magnetycznego głowy. Tutaj chcę powiedzieć, że nie jest to badanie, w którym chcemy potwierdzić chorobę Parkinsona, ale raczej chodzi o to, żeby wykluczyć inne schorzenia, które mogą prezentować się podobnie do choroby Parkinsona. W ramach takiej wizyty oczywiście też proponujemy pacjentowi jakiś schemat leczenia, jakąś propozycję terapii. W chwili obecnej ten panel
leków, które mamy dostępne, jest dość szeroki, dlatego możemy bardzo indywidualnie dobrać to leczenie, żeby jak najbardziej pasowało do naszych pacjentów. Choroba Parkinsona jest też chorobą wymagającą często takiego interdyscyplinarnego podejścia, dlatego często korzystamy z konsultacji innych specjalistów. Tu należy wymienić m.in. psychologów, neurologopedów czy fizjoterapeutów. I dzisiaj będziemy mieli także okazję usłyszeć kilka słów właśnie od tych specjalistów. Niezwykle ważne w prowadzeniu pacjenta z chorobą Parkinsona jest też rehabilitacja. Rola rehabilitacji jest ważna nawet na samym początku choroby i ma szereg pozytywnych efektów. Nie tylko wpływa pozytywnie na sprawność ruchową i wydolność, także wpływa pozytywnie na nastrój, a także, co jest niezwykle ważne w późniejszych etapach choroby, uczy pacjenta dostosowania swojej aktywności do pewnych ograniczeń, które się pojawiają, co minimalizuje ryzyko wystąpienia takich powikłań jak na przykład upadki. Na kolejnych wizytach oczywiście oceniamy stan kliniczny pacjenta. Bardzo interesuje nas to, czy zalecone przez nas postępowanie terapeutyczne, czyli leczenie, przyniosło pacjentowi korzyść. Musimy się dowiedzieć, czy nasze leczenie nie wywołało jakichś działań niepożądanych, a także czy w toku postępu choroby nie pojawił się jakiś nowy objaw, który wymaga naszej interwencji. Na podstawie tych danych oczywiście możemy modyfikować tę terapię choroby i tutaj podobnie, jak wcześniej wspominałem, ten dobór środków, jakie stosujemy, jest bardzo indywidualny. Także w rozmowie z pacjentem możemy starać się znaleźć ewentualne błędy przy przyjmowaniu leków, na przykład przyjmowanie dawek lewodopy z posiłkami, a także musimy zweryfikować, czy pacjent przestrzega tego zaleconego przez nas schematu przyjmowania leków. Gdy mamy wątpliwości w ramach takich wizyt, też możemy zalecić jakieś badania dodatkowe, które mogą nam rozwikłać pojawiające się wątpliwości. Należy podkreślić, że ta relacja między pacjentem a lekarzem w przypadku choroby Parkinsona jest najczęściej wieloletnia, dlatego zawsze musimy zakończyć wizytę pewną perspektywą kolejnego spotkania. Tutaj też indywidualnie dobieramy ten czas, za jaki się chcemy z chorym spotkać. Teraz ostatnie pytanie, jak często i kiedy potrzebna jest hospitalizacja osoby z chorobą Parkinsona? Tu krótką odpowiedzią jest tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Należy unikać niepotrzebnych hospitalizacji, gdyż nasi pacjenci bardzo rzadko odnoszą korzyść z długich hospitalizacji. Dlatego staramy się, żeby te pobyty były jak najkrótsze, optymalnie w systemie jednodniowym. Tu chcę powiedzieć, że w ramach naszego oddziału w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach możliwe są właśnie takie jednodniowe konsultacje. Jeśli Państwa lekarz prowadzący uzna, że jest zainteresowany taką pomocą, to jak najbardziej może wystawić skierowanie do oddziału neurologii świadczenie jednodniowe w celu odbycia takiej konsultacji. Kiedy takie konsultacje mają sens? Kiedy pojawiają się wątpliwości co do diagnozy choroby Parkinsona albo wtedy, gdy to leczenie, które pacjent ma zaproponowane, nie przynosi zadowalającej kontroli objawów. Natomiast chcę podkreślić, że w znakomitej większości przypadków te problemy mogą być rozwiązane na poziomie poradni neurologicznej. Kolejnym tematem związanym z hospitalizacją chorych z chorobą Parkinsona jest kwalifikacja i włączenie do metod zaawansowanych, o których, jak również o leczeniu pacjentów z tymi bardziej zaawansowanymi postaciami choroby Parkinsona, usłyszymy za chwilę w kolejnej prezentacji. I to jest wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Justyna Gawryluk, jestem specjalistą neurologiem i od prawie już 10 lat pracuję w oddziale neurologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę mieć przyjemność bezpośrednich konsultacji z Państwem i Państwa bliskimi. Dzisiaj natomiast mam przyjemność opowiedzieć Państwu krótko o zaawansowanej fazie choroby Parkinsona, o tym, jak ją rozpoznajemy, no i wreszcie, jakie mamy możliwości leczenia. Nie istnieje ściśle określona definicja zaawansowanej choroby Parkinsona. Różne gremia ekspertów
rozumieją tą zaawansowaną fazę choroby Parkinsona w nieco inny sposób. Kryterium czasu trwania choroby jest tutaj postrzegane już bardziej względnie, podobnie jak wartości punktowe osiągane w skalach klinicznych. Natomiast to, co wiemy, to większego znaczenia nabiera zarówno nasilenie, jak i złożoność objawów zarówno ruchowych, jak i pozaruchowych choroby Parkinsona. Jest to ten moment, gdzie odpowiedź na leczenie dopaminergiczne jest cały czas zachowana, ale pojawiają się pewne swojego rodzaju przerwy w odpowiedzi na to leczenie, które nazywamy fluktuacjami ruchowymi. Są to takie momenty, kiedy pacjent w ciągu dnia ma dobrą odpowiedź na leczenie, kiedy objawy zespołu parkinsonowskiego są mniej nasilone. Nazywamy to tak zwanymi fazami włączania, czyli z angielskiego on. Z kolei następnie występuje taki okres, w którym powraca sztywność, powraca bradykinezja, powraca drżenie i znowu objawy zespołu parkinsonowskiego są u chorego bardziej nasilone, powodują niesprawność. Są to tak zwane fazy wyłączenia, czyli stany off. Jak w takim razie rozpoznać i kiedy podejrzewać fazę zaawansowaną choroby Parkinsona, no skoro nie ma takiej jednoznacznej definicji? Takim prostym narzędziem jest ten schemat 5-2-1, który tutaj Państwo widzicie, czyli schemat, który ułatwia nam rozpoznanie tego momentu, kiedy wkraczamy w tą zaawansowaną postać choroby Parkinsona. Co oznaczają te poszczególne cyfry? 5, czyli pacjent co najmniej 5 razy dziennie przyjmuje doustną dawkę lewodopy, ma co najmniej 2 godziny w ciągu dnia w stanie off, czyli w tym stanie wyłączania, kiedy objawy zespołu parkinsonowskiego są bardziej nasilone, kiedy chory jest mniej sprawny, i co najmniej 1 godzinę w ciągu dnia z uciążliwymi dyskinezami. Takim kolejnym narzędziem, które pomaga nam ocenić, jak pacjent funkcjonuje w ciągu dnia i ile faktycznie godzin spędza w tym stanie off, czyli w tym stanie wyłączenia, a także w stanie on, zarówno z dyskinezami w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym, a także tymi w stopniu uciążliwym, jest dzienniczek Hausera, który tutaj Państwo widzicie również w slajdzie. Nasi pacjenci doskonale znają te dzienniczki i wiedzą, że jest to fantastyczne narzędzie, które służy nam tutaj zarówno w momencie kwalifikacji do zaawansowanych metod terapii, ale nie tylko, tak naprawdę na każdym etapie leczenia chorych. Taki dzienniczek jest niezwykle pomocny i ułatwia nam modyfikację leczenia farmakologicznego chorych. Jakie powikłania ruchowe występują w zaawansowanej fazie choroby Parkinsona? To, co pojawia się w tej fazie, to dystonia wczesnoporanna, czyli skurcze mięśni kończyny dolnej, które, jak nazwa wskazuje, pojawiają się w godzinach wczesnoporannych po długiej przerwie nocnej od ostatniej dawki. W tej fazie również pojawiają się wspomniane już wcześniej fluktuacje w odpowiedzi na leki. To znaczy chory zauważa u siebie opóźnione działanie leku, lek, który działał wcześniej znacznie szybciej. W tej chwili chory musi czekać dłużej na odpowiedź na takie leczenie dopaminergiczne. Dodatkowo pojawia się skrócenie czasu działania leku. Pacjent wymaga częstszych dawek leków dopaminergicznych. Pojawiają się także pojedyncze braki odpowiedzi na pojedynczą dawkę leku, a także nagłe zatrzymania, tak zwane napady przymrożenia, czy też z angielskiego freezingi. W tej fazie choroby Parkinsona pojawiają się również dyskinezy pąsawicze, czyli pewien nadmiar ruchów w czasie działania leków, czyli w tym stanie on, w stanie włączenia. Jak przebiega leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona? No jest to ten moment, kiedy pomimo tego, że modyfikujemy zarówno częstotliwość dawkowania leków, dawki leków, stosujemy preparaty z różnych grup, no nie udaje nam się w sposób satysfakcjonujący zarówno dla nas, jak i przede wszystkim dla pacjenta opanować objawów zarówno ruchowych, jak i pozaruchowych. No jest to ten moment, gdzie należy pomyśleć o którejś z tych metod zaawansowanych. No i mamy 3 metody zaawansowane. Pierwsza z nich to głęboka stymulacja mózgu. 2 kolejne to metody infuzyjne, czyli duodopa w pompie i apomorfina w pompie. Na czym polegają te metody? Głęboka stymulacja mózgu polega na wszczepieniu cienkich elektrod stymulujących do głęboko położonych części mózgu. W chorobie Parkinsona te elektrody najczęściej wszczepia się do niewielkiego miejsca w mózgu zwanego jądrem miskowskórzowym. Głęboka stymulacja mózgu wbrew swojej nazwie powoduje zahamowanie, a nie pobudzenie wybranych struktur mózgowych. No i dzięki temu możliwa jest wzmocnienie ośrodków nerwowych, które są odpowiedzialne za rozwój choroby Parkinsona.
kolei dłudopa, czyli karbidopa plus lewodopa w postaci specjalnego żelu dojelitowego. W takich specjalnych kaseczkach, tak jak tutaj też Państwo widzicie na slajdzie, to metoda, która polega na podawaniu lewodopy w postaci tego żelu przez specjalny cewnik bezpośrednio do dwunastnicy, gdzie ten lek jest wchłaniany. Cewnik wprowadzany jest przez mały otwór w ścianie jamy brzusznej do światła przewodu pokarmowego, a dłodopa pompowana jest przez specjalną pompę, która połączona jest z tym cewnikiem. System przez tą ciągłą podaż leku pozwala na uzyskanie stałego stężenia leku we krwi, no i dzięki temu możemy kontrolować pojawienie się fluktuacji, czyli inaczej niż mamy to w przypadku stosowania leków doustnych, gdzie podaż leków jest taka pulsacyjna i również stężenie leku we krwi zmienia się w sposób pulsacyjny, co niestety powoduje pojawienie się fluktuacji ruchowych i dyskines. Kolejna metoda infuzyjna to apomorfina w pompie. Lek podawany jest również w postaci ciągłego wlewu, tylko tym razem wlewu podskórnego przy pomocy pompy. Ta pompa połączona jest ze strzykawką, do której to nabierany jest lek. Strzykawka połączona jest specjalnym cewnikiem zakończoną igłą, którą wpływamy w okolice brzucha. Apomorfina podawana jest w sposób ciągły, w dawce oczywiście indywidualnie dostosowanej do danego pacjenta. No i dzięki tej ciągłej podaży metoda ta pozwala na poprawę sprawności ruchowej chorego. Oczywiście wszystkie te trzy metody są dostępne do pacjentów, natomiast zawsze w sposób indywidualny wybieramy, która z tych metod będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta. No istnieją chociażby pewne przeciwwskazania do niektórych z tych metod. Przykładowo nie będziemy kwalifikować pacjenta z nasiloną hipotonią ortostatyczną do leczenia apomorfiną. Z kolei pacjent z głęboką depresją nie poddającą się leczeniu nie będzie kwalifikowany do leczenia głęboką stymulacją mózgu. No jeżeli już stwierdzimy, że jesteśmy na tym etapie zaawansowanej choroby Parkinsona, gdzie szukać pomocy i tak naprawdę gdzie się zgłosić? Tutaj Państwo macie mapkę kilkunastu ośrodków w Polsce, które mają podpisaną umowę z NFZ-em na leczenie tymi metodami infuzyjnymi. Oczywiście w tych ośrodkach pacjenci kwalifikowani są również do głębokiej stymulacji mózgu. Wszystkie informacje na temat zarówno adresów tych ośrodków, jak i kontaktów telefonicznych możecie Państwo znaleźć na stronie Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i sekcji schorzeń pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. No i tutaj Państwo macie adres tej strony z wszystkimi niezbędnymi informacjami. No i na koniec chciałam Państwu powiedzieć, jak wygląda taka wizyta kwalifikująca. Oczywiście pewnie w różnych ośrodkach wygląda ona nieco inaczej. A ja Państwu powiem pokrótce, jak taka wizyta wygląda w naszym ośrodku. Chory zgłasza się do oddziału neurologii. Taka wizyta najczęściej odbywa się w trybie jednodniowym, czyli w ramach jednodniowej hospitalizacji, tylko w szczególnych sytuacjach decydujemy się na kilkudniowy pobyt chorego. Chory na wizytę zgłasza się w towarzystwie osoby bliskiej albo opiekuna. Osoby, która nie tylko jakby pomoże nam tutaj w zebraniu odpowiednio wywiadów i w tej ocenie przebiegu choroby, natomiast przede wszystkim będzie to osoba, która w przypadku, jeżeli chory zostanie zakwalifikowany do zaawansowanej metody terapii, mowa tutaj głównie o tych terapiach infuzyjnych, będzie osobą, która na co dzień będzie choremu pomagać w obsłudze tej pompy, no zwłaszcza w tych godzinach rannych, kiedy chory jest po przerwie nocnej, jest w stanie off, w tym stadium wyłączenia i ma problem, żeby wykonać pewne czynności, między innymi przygotować lek i uruchomić pompę z lekiem. Nasi chorzy przed taką wizytą otrzymują informacje, jak się do takiej wizyty przygotować. Chorzy wiedzą, że mają zabrać ze sobą na taką wizytę dotychczasową dokumentację medyczną, zarówno neurologiczną, jak i informacje dotyczące schorzeń współistniejących. Prosimy chorych, żeby dostarczyli wyniki badań obrazowych, zarówno opisy tych badań, jak i płyty CD z badaniami, a także listę stosowanych leków. To, co się dzieje na wizycie, to ocena stanu ruchowego pacjenta przy pomocy specjalnych skal dedykowanych do tej oceny. Chory na taką wizytę zgłasza się po odstawieniu leków. Nasi chorzy odstawiają lewodopę na co najmniej 12 godzin i preparaty agonistów dopaminy na co najmniej 24 godziny, po to, żebyśmy mieli możliwość zobaczenia chorego w stanie off, czyli w tym stadium wyłączenia, kiedy chory jest najmniej sprawny, kiedy te leki nie działają. No i potem w trakcie wizyty pacjent albo przyjmuje własne leki, albo podajemy pacjentowi
preparaty lewodopy w postaci rozpuszczalnej, no i oceniamy chorego w stanie włączenia, czyli w stanie on, kiedy to właśnie mamy odpowiedź na leczenie. W trakcie takiej wizyty chory jest konsultowany także przez innych specjalistów, przez neuropsychologa, neurologopedę, no i w zależności od planowanej metody leczenia również przez innych specjalistów, takich jak na przykład neurochirurg w przypadku głębokiej stymulacji mózgu, czy w przypadku planowanego leczenia duodopą gastroenterolog. W trakcie wizyty wykonywane są również badania laboratoryjne, EKG i w szczególnych sytuacjach różne badania neurofizjologiczne. To, co jest ważne, taka wizyta, oprócz tego, że jakby jest kwalifikacją do leczenia tymi metodami zaawansowanymi, jest oczywiście okazją do tego, żeby z chorym porozmawiać, choremu i jego rodzinie wytłumaczyć, na czym te metody polegają, zdecydować, czy pacjent w danym momencie kwalifikuje się do tych metod zaawansowanych, czy wyczerpaliśmy już możliwości leczenia farmakologicznego preparatami doustnymi. Jeżeli takie możliwości nie są wyczerpane, to oczywiście modyfikujemy leczenie u chorych. A jeżeli one zostały wyczerpane, to proponujemy choremu jedną z metod zaawansowanych, o których mówiłam Państwu wcześniej. No i jeżeli chory wyraża zgodę na taką metodę leczenia, to następnie wysyłamy wniosek po takiej wstępnej kwalifikacji do centralnej komisji. No i po uzyskaniu zgody umawiamy już chorego na hospitalizację, w trakcie której takie leczenie jest rozpoczynane. Jest to hospitalizacja zwykle około dwutygodniowa, gdzie mamy możliwość dobrania odpowiednich dawek leków, przeszkolenia chorego i jego rodziny z obsługi pompy. No, w przypadku głębokiej stymulacji mózgu oczywiście umawiamy hospitalizację w oddziale neurochirurgii, gdzie taki zabieg się odbywa. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i również zachęcam do zadawania pytań na czacie. Witam Państwa serdecznie, szanowni słuchacze. Teraz przejdziemy do części, która będzie dotyczyła fizjoterapii w chorobie Parkinsona. Na początku chciałabym przedstawić właściwie nasz dwuosobowy zespół. Jest tutaj z nami obecna pani dr Justyna Szefler-Derela, która posiada ogromne doświadczenie w pracy z pacjentami neurologicznymi, w tym właśnie z pacjentami z chorobą Parkinsona, oraz ja, nazywam się Dagmara Waściuk-Zowada. Również tutaj do tej pory miałam przyjemność pracować z pacjentami zarówno ortopedycznymi, jak również właśnie neurologicznymi. Obie tutaj współpracowałyśmy, właściwie mówię współpracowałyśmy, ponieważ ten okres pandemii jednak troszeczkę te relacje pokrzyżował ze Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Stąd właśnie zostałyśmy również tutaj zaproszone do udziału w projekcie. Tutaj przechodząc do samej fizjoterapii, tłumacząc jej nazwę bardzo dosłownie z łaciny, jest to tak naprawdę leczenie czynnikami naturalnymi. My tutaj w projekcie będziemy przede wszystkim wykorzystywać szeroko pojętą kinezyterapię, czyli to leczenie ruchem. Tak naprawdę fizjoterapia stała się właściwie nieodłącznym elementem wspomagania osób chorych na chorobę Parkinsona. Tutaj podstawą jest oczywiście leczenie farmakologiczne. Warto, myślę, podkreślić, że fizjoterapia jest również oparta na dowodach naukowych, czyli my po prostu wiemy, że jest to działanie skuteczne w przypadku osób z chorobą Parkinsona. Natomiast to, co warto podkreślić i powiedzieć dosyć głośno, to i fizjoterapia, i podejmowanie działalności z zakresu aktywności fizycznej powinno odbywać się w sposób systematyczny, ponieważ to właśnie ta regularność zapewni tutaj odpowiednie efekty, których będziemy się spodziewać. Bardzo istotnym zagadnieniem, od którego właściwie będziemy zaczynać, jest element fizjoprofilaktyki. Sama fizjoprofilaktyka ma przede wszystkim przeciwdziałać, spowolnić oraz zahamować niekorzystne skutki wynikające z choroby. Tutaj przede wszystkim będziemy edukować pacjentów oraz promować aktywność fizyczną, żeby właśnie uniknąć, zahamować rozwój tych problemów funkcjonalnych u naszych pacjentów. Fizjoprofilaktyka w chorobie Parkinsona będzie dzieliła się na fizjoprofilaktykę wtórną oraz tak zwanej trzeciej fazy. Fizjoprofilaktyka wtórna generalnie z definicji skierowana jest do pacjentów z różnymi dysfunkcjami, z różnymi jednostkami chorobowymi. Tutaj oczywiście będziemy odnosić się do choroby Parkinsona
I działanie tutaj będzie oparte przede wszystkim na zachęcaniu i promowaniu Państwa do aktywności fizycznej. Myślę, że należy podkreślić w przypadku fizjoprofilaktyki wtórnej, że pacjenci w pierwszej fazie ocenionej w skali Henyara powinni właściwie ćwiczyć 3 razy w tygodniu po 45 minut. Więc tak naprawdę jest to częstotliwość, która jest również proponowana osobom w ogóle niechorującym. Więc faktycznie osoby w pierwszym stadium powinny naprawdę podejmować działania z zakresu tej aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o tą fizjoprofilaktykę trzeciej fazy, jest ona skierowana z kolei do osób, które są już w tej postaci bardziej zaawansowanej. I tutaj chcemy przede wszystkim przeciwdziałać tym wtórnym skutkom wynikających z choroby. Czyli tutaj dla przykładu przede wszystkim będziemy na przykład zabezpieczać pacjentów, którzy są już pacjentami leżącymi przed na przykład powstaniem odleżyn. Będziemy chciały, żeby zakres ruchomości został jak najdłużej utrzymany. Przechodząc do celów fizjoterapeutycznych, czyli tak naprawdę co możemy uzyskać dzięki działaniom fizjoterapeutycznym, będziemy odnosić się również do tego, w jakim stadium chorobowym czy w jakim okresie choroby aktualnie chory się znajduje. Tutaj ten podział jest zapewniony dzięki właśnie skali Henyara. I takie cele fizjoterapeutyczne, które dotyczą wszystkich właściwie pacjentów, to przede wszystkim wsparcie codziennego funkcjonowania. Jak już wspominała pani docent Gorzkowska, tutaj nie ma dwóch takich samych osób chorujących na chorobę Parkinsona. Dlatego nadrzędnym celem też fizjoterapii będzie określenie tych celów przez samego pacjenta, bo jedni pacjenci będą chcieli poprawić motorykę ręki, tak, czyli tą motorykę małą, innym pacjentom na przykład będzie zależało bardziej na usprawnieniu wzdychu. Natomiast te cele będą ustalane wspólnie z fizjoterapeutą, ale one muszą być również realne, czyli takie, które wiemy, że będą mogły zostać osiągnięte. Do celów ogólnych będzie również właśnie zapobieganie bezczynności, czyli tutaj znowu wracamy do tego promowania aktywności fizycznej. Również wyposażenie Państwa w odpowiednią wiedzę na temat choroby, na temat aktywności, być może zaproponowanie zaopatrzenia ortopedycznego będzie właśnie miało na celu zapobieganie przed takim lękiem do ruchu oraz przed upadkami, bo często pacjenci właśnie spotykamy się z tym, że boją się właśnie tego upadku i przestają właśnie podejmować jakiejkolwiek aktywności. Będzie tutaj również poprawa wydolności fizycznej poprzez ćwiczenia aerobowe, redukcja bólu, jeżeli pacjenci będą takowy zgłaszali, oraz właśnie opóźnienie ograniczenia aktywności fizycznej, wręcz nawet poprawa tej motoryczności, natomiast tylko tutaj w odniesieniu do pierwszych stadiów chorobowych. W stadium od drugiego do czwartego z naciskiem na trzecie, czwarte stadium dodatkowo będziemy chciały utrzymać lub poprawić właśnie w szczególności transfery. Natomiast tutaj transfery to nic innego właśnie jak zmiana pozycji, czyli na przykład wstawanie z krzesła lub na przykład przejście z pozycji leżącej do pozycji siedzącej. Tutaj również celem fizjoterapeutycznym będzie poprawa i wdrożenie ćwiczeń równoważnych, jak również czynności manualnych, które tutaj dotyczą przede wszystkim właśnie motoryki samej ręki, która jest niezwykle ważna w takich czynnościach tak naprawdę podstawowych, czyli przygotowanie posiłku albo ubranie się. Odrębną taką tutaj dużym obszarem jest reedukacja chodu. Ja tutaj dzisiaj nie będę mówić bardzo dużo na ten temat, ponieważ planujemy z panią doktor przygotowanie osobnego webinaru na ten temat. Natomiast wiemy, że tutaj pacjenci borykają się właśnie z chodem już z czasem, który jest coraz, tak chory stawia coraz krótsze kroki. Jest to bardzo charakterystyczny szurający chód, więc tutaj poprzez odpowiednie ćwiczenia będziemy również chciały właśnie doprowadzić, żeby ten chód jak najdłużej był dla Państwa taki optymalny. Jeżeli chodzi o piąte stadium chorobowe, to już tutaj często mamy tak do czynienia z pacjentem, który przebywa długotrwale w pozycji leżącej oraz z pacjentem, który wymaga tutaj jednak opieki osoby, tak, opiekuna z rodziny bądź innej osoby, która będzie pomagać we właściwie wszystkich czynnościach.
I tutaj do celów fizjoterapii będzie należało również utrzymanie funkcji życiowych, natomiast mamy tutaj przede wszystkim na myśli ćwiczenia oddechowe, tak szeroko rozumiane, zapobieganie odleżynom poprzez zmianę pozycji, poprzez właśnie prawidłowe układanie chorego w łóżku, zapobieganie przykurczom i zanikom mięśniowym oraz także tutaj podkreślamy wsparcie dla opiekunów i zespołu pielęgniarskiego poprzez właśnie na przykład instruktaże po to, żeby móc na przykład przemieszczać chorego w łóżku, przesadzać go na przykład z łóżka do wózka inwalidzkiego, a jednocześnie dbając o swój własny kręgosłup. Teraz oddaję głos pani dr Szefler. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiemy, że postępujący proces choroby w coraz większym stopniu utrudnia, w zasadzie ogranicza Państwu zarówno funkcjonowanie codzienne, jak i uczestniczenie w życiu społecznym. Tak więc celem naszej rehabilitacji będzie ukierunkowana praca na zmniejszenie dokuczliwości objawów i utrzymanie jak najdłużej Państwa samodzielności. Tak więc przede wszystkim skupimy się na znormalizowaniu napięcia mięśniowego, mięśni mimicznych twarzy, poprawę motoryki jamy ustnej i oddechu, stymulacji oddechowej w celu utrzymania lub poprawy pracy tego układu. Kolejnym elementem będzie program terapii ręki, który będzie miał na celu usprawnianie małej motoryki precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Będziemy przede wszystkim uczyć ubierania się, zapinania guzików, jedzenia, utrzymania sztućców, pokrojenia produktów. Będziemy próbować pokonać problemy z pisaniem. Kolejnym celem jest zmniejszenie sztywności mięśniowej oraz poprawa kontroli tłowia, która ułatwi nam pracę nad funkcją chodu. Zajęcia z fizjoterapeutą zawierać będą przede wszystkim naukę wstawania, siadania, obracania i wstawania z łóżka. Form usprawniania pacjentów z chorobą Parkinsona, których skuteczność jest potwierdzona naukowo na dzień dzisiejszy, jest naprawdę bardzo dużo. Ich głównym zadaniem, czyli zadaniem ruchu, jest pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu rozwija się i poprawia motoryczność ruchowa pacjenta. My przede wszystkim będziemy wykorzystywać metodę PNF-u, ponieważ jesteśmy obydwie certyfikowanymi terapeutkami tej metody, ale oczywiście wykorzystamy również elementy z innych metod neuromobilizacyjnych. Wprowadzimy również jako uzupełnienie do pracy tradycyjną gimnastykę ogólnorozwojową, zawierającą ćwiczenia aerobowe, oddechowe, którym zadaniem będzie poprawa m.in. wentylacji płuc, ćwiczenia wzmacniające, poprawiające siłę mięśni oraz ich elastyczność, ćwiczenia rozciągające, pomagające w zwiększeniu ruchomości tłowia. Kolejną formą rehabilitacji pacjentów w chorobie Parkinsona jest Nordic Walking, czyli aktywny marsz wspomagany techniką odpychania się od podłoża za pomocą kijków, których umiejętne używanie angażuje górną połowę ciała podczas energicznego spaceru. Jest to łatwy do nauczenia element, który opiera się na naturalnej formie ruchu, jaką jest marsz, a pozwala uzyskać odpowiedni poziom intensywności ćwiczeń bez zwiększonego odczucia wysiłku. Mogą tak naprawdę ćwiczyć wszyscy, bez względu na wiek, masę ciała czy poziom sprawności fizycznej. Można ćwiczyć w dowolnym miejscu przez cały rok, tak naprawdę wszędzie, w górach, w lesie, w parku. I właśnie dlatego następnym naszym pomysłem będzie przede wszystkim nauka u Państwa, nauka chodu za pomocą kijków Nordic Walking. Postaramy się przygotować w najbliższym czasie instruktaż chodu, ale przede wszystkim zapraszamy Państwa również na indywidualne zajęcia ze wsparciem kijków Nordic Walking. Tak więc przede wszystkim nasza interwencja fizjoterapeutyczna będzie składać się z kompleksowej terapii uzupełnionej pracą pacjenta w czasie wolnym. Jak się przygotować na spotkanie do nas? Przede wszystkim na spotkaniach ustalimy indywidualny plan rehabilitacyjny, dopasowany do potrzeb i możliwości Państwa, który w jak najobszerniejszy sposób będzie oddziaływał na poprawę jakości życia. Służymy również pomocą w doborze odpowiedniego sprzętu ortopedycznego,
umożliwiającego bezpieczne przemieszczenie się w postaci lasek, balkoników czy wózków. W zakresie Śląskiej Akademii Parkinsona dostępne będą również porady dla rodzin i opiekunów oraz osób z chorobą Parkinsona w zakresie podstawowej opieki, m.in. transferu pacjenta np. z łóżka na wózek, wykonania prawidłowych pozycji ułożeniowych i bezpiecznego przystosowania mieszkania. Zachęcamy również do zapisywania się na zajęcia grupowe, które obejmować będą przede wszystkim naukę chodu metodą Nordic Walking i gimnastykę ukierunkowaną i dopasowaną do możliwości utworzonej grupy. Jak się do nas przygotować? Przede wszystkim przed rezerwacją godziny u pacjentów bardzo prosimy o taką 2-3-dniową obserwację, kiedy Państwa możliwości ruchowe są włączone, czyli są większe, czyli są Państwo na tak zwanej fazie on. I w tym czasie bardzo prosimy o zapisanie się do nas. Prosimy również pamiętać, aby zabrać wygodny strój, taki, który nie będzie krępował ruchów podczas ćwiczeń i oczywiście obuwie zmienne, wodę i następną dawkę leku. Prosimy również o zapisanie czynności, aktywności, które w ciągu dnia stwarzają problemy, są ciężkie do wykonania, ułatwi to nam planowanie terapii. Na spotkanie zapraszamy na kampus w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej. Dokładny adres myślę, że podamy już w tym tygodniu, ponieważ już jesteśmy na ostatnich, czekamy na ostatnie podpisy. I tutaj ja jeszcze dodam, że oczywiście podstawową misją Śląskiej Akademii Parkinsona jest oczywiście wsparcie dla Państwa, natomiast w bardzo niewielkim stopniu pojawić się może również działalność naukowa, w którą będzie zaangażowany cały zespół, natomiast przewodniczyć jej będzie pani docent Joanna Siuda, pani docent Agnieszka Gorzkowska oraz pani profesor Anna Brzęk i pan profesor Andrzej Knapik, którzy są również pracownikami naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Natomiast należy podkreślić, że ta działalność naukowa ma na celu przede wszystkim w późniejszym okresie wskazanie oraz udoskonalenie praktycznych rozwiązań dla pacjentów oraz dla Państwa rodzin. I również ponawiamy zaproszenie pani profesor Siudy. Zapraszamy 26 kwietnia do Katowic, gdzie będą Państwo mogli porozmawiać z nami osobiście i dodatkowo przewidziane są warsztaty, gdzie będą mogli Państwo poćwiczyć pod naszym okiem i z pomocą naszych studentów fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Także serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy za uwagę i oczywiście dodajemy również informację, że w kalendarzu pojawiły się już możliwości zapisania na konsultacje i spotkania z nami, do których serdecznie zapraszamy. Dziękujemy. Zapraszamy, dziękujemy. Dzień dobry, nazywam się Weronika Żmuda, jestem psychologiem i dzisiaj chciałabym krótko opowiedzieć o tym, czym będę się zajmowała w Śląskiej Akademii Parkinsona. Jak już wspomniałam, jestem psychologiem, aktualnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, a konkretnie z neuropsychologii. Od 2013 roku pracuję w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach i specjalizuję się w diagnostyce zaburzeń poznawczych, a w szczególności tych wynikających właśnie z chorób neurozwyrodnieniowych. W projekcie Śląskiej Akademii Parkinsona będę zajmowała się badaniem stanu kognitywnego, czyli badaniem pamięci u pacjentów oraz wsparciem chorych i ich rodzin. I może zaczniemy od tego, że przecież choroba Parkinsona to nie tylko zaburzenia ruchowe, to również liczne objawy niezwiązane z motoryką. Mówimy tu konkretnie o funkcjach poznawczych, jak i o zaburzeniach nastroju. Niestety te objawy są dość częste w chorobie Parkinsona, nawet we wczesnym stadium choroby i mają bardzo poważne konsekwencje dla jakości życia i codziennego funkcjonowania. Wiąże się to również ze zwiększonym obciążeniem samych opiekunów. Z czym przychodzimy do psychologa, neuropsychologa? Tutaj podzieliłam to na takie dwie kategorie i najpierw omówimy może tą pierwszą, czyli zaburzenia poznawcze. Co rozumiemy przez takie stwierdzenie zaburzenia poznawcze?
Chodzi tutaj głównie o problemy z koncentracją, problemy ze znalezieniem słowa, z uczeniem się, zapamiętywaniem, przypominaniem sobie, z problemami z rozwiązywaniem problemów, planowaniem, podejmowaniem decyzji i pojawiają się problemy ze spowolnionym myśleniem. Co ważne, jeżeli któryś z objawów stał się czymś nowym w Państwa życiu, pamiętajmy, że każdy z nas od czasu do czasu zdarza się, że możemy zapomnieć, gdzie położyliśmy klucze, okulary, czy aby na pewno wyłączyliśmy żelazko po tym, jak skończyliśmy prasować. Więc jeśli pojawiło się coś, czego nie było do tej pory, to warto skonsultować to z neurologiem, który może w takiej sytuacji zlecić wykonanie badania neuropsychologicznego. Jest to bardzo ważna kwestia, bo im wcześniej wyłapiemy pewne objawy, tym szybciej będzie można wprowadzić odpowiednie leczenie, które będzie miało na celu spowolnienie rozwoju demencji. Upośledzenie funkcji poznawczych jest częstym objawem niemotorycznym w chorobie Parkinsona i ma znaczący negatywny wpływ na pacjentów i ich opiekunów, wiąże się ze zwiększoną niepełnosprawnością, śmiertelnością i niestety obciążeniem opiekunów. Czynniki ryzyka, które będą przyczyniały się do szybszego obniżenia funkcji poznawczych, to niewątpliwie będzie starszy wiek, obecność halucynacji, już obecne problemy z mową i połykaniem, ciężkie objawy ruchowe oraz depresja. I teraz chwilkę chciałabym zatrzymać się na tym temacie depresji, która jest czynnikiem przyspieszającym rozwój zaburzeń poznawczych. Bardzo ważnym, a niestety często ignorowanym. Objawy neuropsychiatryczne, w tym właśnie depresja, lęk, apatia, są powszechne w chorobie Parkinsona i dotykają większość pacjentów na pewnym etapie przebiegu choroby. Tylko musimy pamiętać, że depresja to coś więcej niż takie tymczasowe uczucie nieszczęścia lub frustracji. Zwykle diagnozuje się ją, gdy ktoś odczuwa skrajny smutek przez wiele tygodni lub miesięcy. Pierwszą ważną kwestią jest powiadomienie lekarza prowadzącego o zaistniałych objawach. Być może będzie konieczne dostosowanie leków przeciwparkinsonowskich, bo zdarza się, że te objawy neuropsychiatryczne są spowodowane niedostatecznym przyjmowaniem leków. W większości przypadków z łagodną depresją leczeniem takim z wyboru jest interwencja niefarmakologiczna, która obejmuje różne sposoby leczenia od takiego poradnictwa psychologicznego, edukacji pacjenta po psychoterapię. Musimy pamiętać, że już samo zdiagnozowanie choroby Parkinsona może mieć bardzo stresujący wpływ na nasze życie, może być denerwujące, a stan ten może mieć wpływ na każdy aspekt naszego życia. Więc jest to całkowicie zrozumiałe, że czasami możemy odczuwać smutek. Należy pamiętać, że dzięki odpowiedniemu leczeniu i wsparciu wiele osób cierpiących na depresję może wyzdrowieć. I pierwszym krokiem jest tutaj rozmowa z lekarzem neurologiem, aby upewnić się, że leki na chorobę Parkinsona działają dobrze. A samo leczenie będzie zależeć od tego, jak poważne są Twoje objawy i jaka była pomoc w przeszłości. Czy były już kiedyś wprowadzone leki przeciwdepresyjne, czy była na przykład psychoterapia. Kolejnym objawem, przy którym się na chwilę zatrzymam, to lęk. Tutaj również ważne jest, aby móc nawet samemu rozpoznać objawy lęku, aby można było go jak najszybciej wyleczyć i zgłosić lekarzowi. Lęk, czyli co dokładnie? No więc lęk to takie poczucie strachu, ciągłe zamartwianie się. Lęk przyczynia się również do trudności z koncentracją, z pamięcią. W czasie odczuwania lęku możesz również odczuwać dolegliwości fizyczne. Przyspieszone bicie serca, ucisk w klatce piersiowej, jakieś zawroty głowy, uczucie braku tchu, niestrawność, nudności. Kiedy taki niepokój utrzymuje się przez długi czas, możesz mieć takie poczucie beznadziei i niestety te uczucia mogą wpłynąć na Twoją zdolność do wykonywania codziennych czynności. Apatia będzie zdefiniowana jako brak zainteresowania, brak motywacji, przestajemy mieć inicjatywy do rozpoczęcia czy zakończenia jakiejś czynności. Jest to brak zachowania takiego ukierunkowanego na cel. Emocje stają się bardzo spłycone, może Ci się nawet wydawać, że wszystko stało się obojętne. I jak sobie z tym wszystkim poradzić? Jednym ze sposobów pomocy w łagodnej depresji jest jej lepsze zrozumienie. I w takiej sytuacji kontakt z psychologiem, z psychoterapeutą
jest wskazane. Dobrze jest porozmawiać, poświęcić czas na otwartą rozmowę. Może to sprawić, że poczujesz się bardziej zrozumiany. Jeśli nie masz z kim o tym porozmawiać w gronie rodzinnym albo ciężko jest ci rozmawiać o uczuciach, możesz rozważyć taki kontakt z psychologiem. Psycholog zapewni ci taką bezpieczną przestrzeń, a on sam będzie starał się jakby pomóc ci w poruszaniu się po myślach i uczuciach. Dodatkowo możesz zadbać o ćwiczenia, które są równie ważne jak przyjmowane leki. Mogą to być bardzo proste ćwiczenia, jakie choćby energiczny spacer, ale pamiętaj, żeby te kwestie ćwiczeń zawsze skonsultować zarówno z lekarzem, jak i z fizjoterapeutą. Również sen, zarówno jego ilość, jak i jakość będą miały znaczenie. Relaks, mogą się przydać jakieś terapie relaksacyjne. No i na koniec tak często bagatelizowana sprawa, czyli zbilansowana dieta, która może poprawić ci nastrój i ogólny stan zdrowia. Przejdziemy teraz do kolejnego punktu prezentacji, czyli zaburzenia poznawcze, wizyta u psychologa, neuropsychologa. Neuropsychologia to bardzo obszerna dziedzina, która wciąż się rozwija i w związku z tym istnieje wiele różnych rodzajów testów neuropsychologicznych, które może przeprowadzić specjalista. Co sprawdzają takie testy? No między innymi będzie to oczywiście zdolność do koncentracji uwagi, uczenia się, przypominania. Takie testy badają funkcje językowe i wykonawcze. Jak się przygotować do badania? Przede wszystkim przygotuj się emocjonalnie. Wszelkiego rodzaju testy diagnostyczne mogą być trudne emocjonalnie. Nikt nie lubi, jak się go testuje i sprawdza jego umiejętności poznawcze. Pamiętaj jednak, że to wszystko dla Twojego dobra. Pamiętaj, że psycholog chce Ci pomóc i nie będzie Cię osądzać. I chociaż są to testy, to nie ma ani oblań, ani zaliczeń. Bez względu na diagnozę jesteś dokładnie tą samą osobą, którą byłeś przed badaniem. Diagnoza może pomóc Ci zdobyć narzędzia i pomóc Ci poprawić swoje życie. Jeśli sprawy stają się dla Ciebie trudne, spróbuj sobie przypomnieć, dlaczego w ogóle zgodziłeś się na te testy neuropsychologiczne. Jak jeszcze przygotować się na spotkanie z psychologiem? To, co robisz w przeddzień badania, może wpłynąć na jego wyniki. Dlatego tak ważne jest, aby przed badaniem zadbać o siebie. Unikaj alkoholu i innych substancji odurzających na noc przed badaniem. Co więcej, powinieneś iść wcześniej spać i spróbować dobrze się wyspać, ponieważ zmęczenie może zmienić sposób pracy Twojego mózgu. Na koniec jest dobre śniadanie rano przed testami. Czasami testy neuropsychologiczne mogą zająć dużo czasu i przez jakiś czas nie będziesz mieć możliwości zjedzenia posiłku. W dniu testu koniecznie zabierz ze sobą, jeśli używasz, okulary, aparat słuchowy. Jest to bardzo ważne, ponieważ czasami bez tych rzeczy przeprowadzenie testu staje się bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Zabierz Twoją listę leków, ewentualne pytania do psychologa, wyniki poprzednich badań psychologicznych oraz neurologicznych. Czego oczekiwać? Podczas wizyty spotkasz się z neuropsychologiem, aby omówić objawy, przejrzeć historię Twojej choroby i porozmawiać o obecnej sytuacji i objawach. Następnie będziesz pracować z psychologiem nad różnymi zadaniami zaprojektowanymi do pomiaru różnych zdolności, właśnie takich jak koncentracja, uczenie się i umiejętności językowe. Możesz zostać poproszony o udzielenie odpowiedzi na pytania, pracę nad zadaniami typu papier ołówek lub wykonanie innych zadań, które bardzo przypominają gry lub takie łamigłówki. Wiele z nich jest dość prosta, inne są troszkę bardziej złożone, także większość ludzi nie jest w stanie ich wykonać doskonale. Jednak większość pacjentów uważa te zadania za zabawne i interesujące. Jaki jest cel takiej oceny neuropsychologicznej? No, ocenia ona poziom funkcjonowania. Ważne, aby takie badanie powtarzać raz w roku, raz na półtora roku. Kolejny cel to pomoc w ustaleniu, czy występują inne czynniki, takie jak depresja lub stres, które mogą przyczynić się do pogorszenia stanu chorego. Pomaga w planowaniu leczenia, w tym skierowaniu na terapię logopedyczną lub rehabilitację poznawczą. Dostarcza informacji neurologowi, co pomaga w zarządzaniu lekami.
I na koniec takie bardzo króciutkie podsumowanie. Pamiętajmy, że zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju to nie jest rzadkość w chorobie Parkinsona. Warto wtedy zadbać o siebie, zgłosić się do lekarza. Ja ze swojej strony pragnę Państwa zachęcić do kontaktu z naszymi specjalistami. Jeżeli ktoś, kto ma ochotę porozmawiać, potrzebuje wsparcia, czy też może chciałby sprawdzić się neuropsychologicznie, to serdecznie zapraszam na spotkanie ze mną. Można się zapisywać przez naszą stronę już 19 marca od godziny 10. Takie spotkania ze mną będą realizowane. Także serdecznie zapraszam i dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałabym dzisiaj Państwu przedstawić kilka zagadnień związanych z tym, że wbrew pozorom pacjent dorosły może być również pacjentem u neurologopedy. Ja pracuję na co dzień w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i no już od kilku lat, kilkunastu można powiedzieć, specjalizuję się w diagnozie i w terapii osób, które z powodu uszkodzeń układu nerwowego na tle różnych chorób, które ten układ dotykają, mają problemy z komunikowaniem się, ale przede wszystkim szczególnie to, co mnie interesuje, to są zaburzenia połykania i związane z tym zaburzenia odżywiania. W tym projekcie, w którym mam okazję wziąć udział, będę chciała tutaj zadbać o to, żeby Państwo te zaburzenia mowy i te zaburzenia połykania, które się zdarzają, nie obniżały znacząco jakości Waszego życia. Dlatego przyjrzymy się tutaj różnym aspektom trudności, jakie choroba Parkinsona za sobą niesie i mam nadzieję, że będę Państwu umiała w tym zakresie pomóc. Czym się zajmuje neurologopeda? Ja myślę, że Państwu przede wszystkim logopeda, bo jest to bardziej znany zawód, i kojarzy się bardziej z dziećmi. I oczywiście jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ dzieci z powodu różnych trudności też z mówieniem, z wadami wymowy trafiają do logopedy. I logopeda pracując z dzieckiem stara się tą mowę poprawić. Natomiast neurologopeda jest specjalistą, tak jak wcześniej wspomniałam, który zajmuje się właśnie trudnościami z mówieniem, z połykaniem u osób, które doświadczają tych problemów z powodu zachorowania. Co będziemy robić? Czym ja się będę zajmowała? Będę się starała Państwu pomóc w trzech takich aspektach. Przede wszystkim zajmiemy się tutaj zaburzeniami mowy. One w przypadku choroby Parkinsona nazywają się dysartrią i ta mowa, która jest u Państwa zaburzona, bardzo często przyjmuje właśnie obraz takiej mowy cichej i niewyraźnej. Bardzo ciężko jest się wtedy Państwu komunikować z innymi osobami. Osoby z chorobą Parkinsona zwykle słyszą od otoczenia takie sygnały typu bardzo cię proszę powtórz, bardzo proszę powiedz jeszcze raz, nie rozumiem cię. I te wszystkie problemy powodują, że Państwo, że w ogóle pacjenci z chorobą Parkinsona bardzo często wycofują się z takich kontaktów z otoczeniem, ponieważ najzwyklej w świecie wstydzą się zabierać głos, bo wiedzą z jakimi przeszkodami się borykają. Drugi aspekt, na którym my będziemy się skupiać w zakresie tej pomocy neurologopedycznej, to są przede wszystkim zaburzenia połykania. I znowu musimy sobie tutaj uświadomić, że prawidłowe połykanie ma bardzo duży związek z prawidłową pracą mięśni, między innymi twarzy. Skoro w chorobie Parkinsona pojawiają się takie trudności, które wynikają z tego, że twarz jest taka maskowata, pojawia się hipomimia, pojawia się osłabiona praca mięśni twarzy, ale także mięśni gardła, przełyku, to bardzo często jedzenie staje się problematyczne. Pierwsze takie objawy, na które zwykle zwracają uwagę osoby z chorobą Parkinsona, to jest takie uczucie zalegania jedzenia w gardle. Ja pracując z pacjentami bardzo często właśnie słyszę, że muszę dwa razy połknąć. Jak jem, to muszę popić, ponieważ wydaje mi się, że coś w tym moim gardle zostało. Zaburzenia połykania, oczywiście oprócz tych aspektów takich społecznych, że też jest duża trudność przy zasiadaniu na przykład do wspólnego stołu, prowadzą do niedożywienia.
I to jest trzeci obszar, którym będziemy się zajmować, żeby te zaburzenia odżywiania, które są często konsekwencją dysfagii, w jakiś sposób zaopiekować. Czyli po rozpoznaniu problemu będzie można włączyć tutaj odpowiednie postępowanie, które z jednej strony będzie wpływało na to, żeby poprawić pracę funkcjonowania aparatu mięśniowego w obrębie twarzy, ale też te zaburzenia odżywiania będziemy mogli sobie tutaj wesprzeć poprzez na przykład zmodyfikowanie diety. Ja będę Państwu w tym zakresie pomagała. Skoro już wiemy, czym się będziemy zajmować, to ja chciałabym, żeby się troszeczkę do tego spotkania ze mną przygotować. Przede wszystkim proszę pamiętać, że badanie neurologopedyczne, czyli ocena możliwości komunikowania się u Państwa, czy też ocena sprawności mięśni, ocena tego, jak Państwo przełykacie, czy są jakieś trudności z zaburzeniami połykania u osoby z chorobą Parkinsona. Wszystkie moje działania nie będą dla takiego pacjenta ani bolesne, ani krępujące. Więc naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba troszeczkę przełamać te swoje opory przed wizytą u neurologopedy. No i proszę też pamiętać o tym, że ta konsultacja jest z wielu powodów ważna, bo jeżeli neurologopeda, czy to będę ja, czy to będzie inna osoba, rozpozna te Państwa problemy, no to wtedy też jesteśmy w stanie zaproponować pewne postępowanie terapeutyczne, które będzie niwelowało te trudności. Proszę też pamiętać przed wizytą o takich rzeczach, no wydawałoby się bardzo błahych, ale proszę mi wierzyć, że one czasami w pośpiechu umykają, więc bardzo często zdarza się, że na przykład osoba, która ma obniżony słuch, przychodzi bez aparatu słuchowego, że osoba, która ma zaburzenia widzenia, zaburzenia ostrości widzenia, przychodzi bez okularów. Proszę pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą te przedmioty, bo będą nam one potrzebne, będziemy przecież w czasie wizyty rozmawiać. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy dobrze się komunikowali, żebyśmy dobrze siebie słyszeli. Bardzo też proszę pamiętać o protezie zębowej. Ona czasami jest może źle dopasowana, czasami może sprawia jakieś trudności, ale będziemy mogli ją przymocować, a proszę pamiętać, że brak zębów także wpływa na sposób mówienia. To, co jest ważne, jeżeli będą osoby z chorobą Parkinsona zgłaszać się na wizytę do neurologopedy, to proszę, żeby towarzyszyła im w miarę możliwości osoba, która potrafi udzielić rzeczowych informacji, ponieważ dużą częścią naszego spotkania będzie zebranie tak zwanego wywiadu. Więc ja będę chciała się jak najwięcej dowiedzieć na temat, czy to problemu z mową, czy to problemu z połykaniem. Jeżeli Państwo nie do końca tutaj rozumiecie, że taki problem się pojawia, to ja myślę, że bardzo istotne jest, żebyście spisali wszystkie Wasze spostrzeżenia. Czyli takie, czy na przykład przy jedzeniu pojawia się kaszel, czy Wasz głos jest bardzo cichy, czy zostało wydłużony czas spożywania posiłków, czy są jakieś potrawy, jakieś produkty, które są eliminowane z diety, bo sprawiają problem przy przełykaniu. Proszę sobie to wszystko spisać, żeby nic nie umknęło naszej uwadze, jak również bardzo proszę spisać sobie wszystkie pytania, które chcielibyście Państwo w czasie takiej wizyty zadać, żebym mogła tutaj udzielić dokładnych informacji. Proszę też pamiętać o tym, że najważniejszą osobą w czasie takiej wizyty jest pacjent, więc w zależności od życzenia osoby, z którą będę rozmawiać, osoba towarzysząca może być obecna przy takim badaniu, ale jeżeli istnieje taka konieczność, takie wskazanie i pacjent nie życzy sobie takiej obecności, to osoba towarzysząca poczeka przed gabinetem. Oczywiście potem bardzo dokładnie zostaną omówione wszystkie wyniki badania, wszystkie wątpliwości i dokładnie poinformuję Państwa, na czym będzie polegała nasza terapia. Jeżeli popatrzymy sobie na to, co się dzieje w zakresie zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona,
to musimy przede wszystkim uwzględnić trzy takie obszary zaburzeń. Pojawiają się trudności w oddychaniu, gorzej pracują mięśnie oddechowe, co będzie bezpośrednio wpływało na to, w jaki sposób Państwo tworzycie głos w krtani, bo bardzo często ten głos jest słabo słyszalny, bardzo często jest to taki głos, który ma taki poszum chrypki. No i pojawiają się tak zwane zaburzenia artykulacji, czyli zaburzenia związane z tym, że właśnie Państwa mowa, mowa osoby z chorobą Parkinsona jest mową niewyraźną. Jak my to odbieramy jako słuchacze? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że te słabo pracujące mięśnie, zwłaszcza mięśnie twarzy, gdzie u osoby z chorobą Parkinsona pojawia się hipomimia, to jest taka przyczyna tego, że słabo pracujące mięśnie nie będą potrafiły wyraźnie wyartykułować tych słów, które powstają. Czyli zamiast na przykład wyraźnie powiedzieć słowo lampa, hipomimia, i ta osłabiona artykulacja będzie powodowała, że ten wyraz jest powiedziany niewyraźnie. To samo dotyczy głosu, o czym już wspomniałam. Głos jest bardzo często niestabilny, często jest chrypka, często mamy tak zwany twardy start głosowy, czyli taki wysiłek przy rozpoczęciu mówienia. Jest to wynikiem osłabionej pracy krtani, ale także zaburzeń w obrębie pracy fałdów czy strun głosowych, bo różnie mówimy tutaj na te twory, które mamy w krtani. Wypowiedź też jest bardzo monotonna. Jeżeli osoba z chorobą Parkinsona zaczyna z nami rozmawiać, to trudno jest nam zrozumieć, czy było to pytanie, czy był to rozkaz, czy coś powiedziane zdecydowanym tonem, więc postaramy się tutaj popracować w taki sposób, żeby ułatwić komunikowanie się, a będziemy to robić na różnych obszarach. Skoro sobie powiedzieliśmy, że te główne takie problemy, które są podyktowane chorobą Parkinsona, wynikają z zaburzeń oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, no to w taki sposób będziemy też tutaj układać sobie taki program terapeutyczny i dobierać ćwiczenia, żeby na przykład w zakresie ćwiczeń oddechowych wyrównać fazy wdech-wydech, żeby wydłużyć ten wydech, żeby poprawić tor oddechowy, co będzie bezpośrednio wpływało na kolejny etap, czyli na ćwiczenia fonacyjne. Czyli będziemy się starać w czasie naszej pracy poprawić siłę głosu, poprawić właśnie ten tak zwany start głosowy, żeby nie było takiego odczuwalnego wysiłku głosowego. No i będziemy też pracować nad modulacją głosu, czyli będziemy uczyć się, że jeżeli zadajemy pytanie, na przykład, która jest godzina, no to musimy z tego zdania również wywnioskować, o co nam chodzi. Jeżeli będzie to jakieś polecenie, na przykład daj to, no to też, żeby ten głos wybrzmiał na tyle zdecydowanie, że osoba, która słucha, będzie wiedziała, o co chodzi. Będziemy też się pochylać tutaj nad ćwiczeniami artykulacyjnymi, czyli popracujemy nad poprawą pracy mięśni, nad poprawą wyrazistości mówienia i skupimy się też nad tempem mówienia. Ja nie umieszczałam dzisiaj tutaj na naszym spotkaniu zaburzeń połykania i zaburzeń odżywiania, ponieważ ja myślę, że ten temat zasługuje na osobne potraktowanie i postaramy się też tutaj w ciągu najbliższych spotkań również omówić sobie ten temat, tak żeby i opiekunowie, i pacjenci z chorobą Parkinsona wiedzieli, z czym się takie problemy wiążą i też jakim będziemy tutaj mogli zaproponować plan terapii, żeby spożywanie posiłków było przede wszystkim bezpieczne i żeby nie prowadziło do powikłań. Te ćwiczenia, które tutaj mamy wymienione, będziemy wykonywać wspólnie i gdzie się będziemy spotykać. Ja mogę Państwa zaprosić, w zależności od tego, gdzie łatwiej będzie osobie z chorobą Parkinsona i opiekunowi dojechać, mogę zaprosić Państwa albo do naszego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego do Katowic na ulicę Medyków 14, albo jeżeli komuś łatwiej jest dojechać do Bytomia, to zapraszam do drugiej lokalizacji i tam będziemy też również się spotykali i pracowali. Niezależnie od tego,
gdzie Państwo, gdzie osoby z chorobą Parkinsona, opiekunowie będą chcieli przyjechać, ja bardzo proszę, żeby termin spotkania umówić telefonicznie. Pozwoli mi to dostosować termin, dostosować czas poświęcony tylko i wyłącznie Państwu. Ja mam nadzieję, że dzisiaj to nasze spotkanie było krótkie, tylko mające na celu zasygnalizowanie pewnych problemów, które pojawiają się w chorobie Parkinsona, zasygnalizowanie, że mimo wszystko mamy możliwości włączenia tutaj terapii. No i mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do spotkania ze specjalistą, z neurologopedą, bo jak widzicie Państwo, jesteśmy w stanie tutaj może nie zmniejszyć objawy bardzo poważnej choroby, bo tutaj pomogą nam również koledzy, koleżanki, lekarze, którzy swoją specjalistyczną wiedzą będą nas wspierać, ale łącząc wspólnie tutaj siły leczenia i rehabilitacji, myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wiele osiągnąć. Ja dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogłam z Państwem porozmawiać. No i mam nadzieję, że niebawem będziemy się mogli spotkać na zajęciach, na ćwiczeniach, na rehabilitacji. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, to wszystkie prezentacje, które przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Wiem, że tych informacji może było dużo jak na początek i tak jak powiedziała ostatnia prezentująca osoba, magister logopeda, no chciałoby się powiedzieć o wszystkim, ale oczywiście jest to niemożliwe, stąd takie spotkanie będziemy planowali cyklicznie. Bardzo przepraszam, bo wiem, że jedna z prezentacji, prezentacja pani magister psycholog była bardzo cichutka i wiem, że część z Państwa po prostu nie była w stanie wysłuchać tego, o czym mówiła, dlatego zapewniam, że każda z tych prezentacji jest nagrana i każda z tych prezentacji będzie dla Państwa dostępna na naszej stronie śląskaakademiaparkinsona.pl w tej zakładce webinary. Więc proszę się nie obawiać, ci z Państwa, którzy niestety no nie mogli jej odpowiednio dobrze usłyszeć i wysłuchać, również będziecie Państwo mogli do niej wrócić. W trakcie trwania wszystkich prezentacji moich kolegów, jeszcze raz wszystkim Państwu, całemu zespołowi Śląskiej Akademii Parkinsona dziękuję za przygotowanie dzisiejszych wystąpień. W trakcie każdej z prezentacji pojawiały się kolejne pytania, postaram się na nie teraz szybciutko odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, z kim można odbyć konsultację dotyczącą chorego z MSA? MSA, czyli zanik wieloukładowy, to jest rodzaj parkinsonizmu, również jest to choroba neurodegeneracyjna, podobnie jak choroba Parkinsona, a więc jak najbardziej pozostaje ona w panelu naszych zainteresowań. Więc jeżeli macie Państwo takiego chorego w swojej rodzinie, albo ktoś z Państwa jest chory, ma takie rozpoznanie zaniku wieloukładowego, to również zapraszamy do nas, ponieważ to nie jest tak, że my zajmujemy się tylko i wyłącznie chorobą Parkinsona. Zajmujemy się chorymi z różnymi procesami neurodegeneracyjnymi i jak najbardziej zanik wieloukładowy jest również w panelu naszych zainteresowań, więc zapraszam do konsultacji ze mną czy z którymś z kolegów neurologów, którzy dzisiaj się przedstawiali Państwu i prezentowali. A drugie pytanie, czy Parkinson, choroba Parkinsona jest dziedziczna, a zatem czy w rodzinie można mieć takie predyspozycje? Choroba Parkinsona jak najbardziej może mieć tło genetyczne, co nie znaczy, że każdy chory ma uwarunkowaną genetycznie chorobę Parkinson. Niemniej jednak, jeżeli Państwo w swojej rodzinie znacie przypadki, kilka przypadków choroby Parkinsona, gdzie rzeczywiście mamy takie kliniczne potwierdzenie, ci chorzy przez lata są leczeni z powodu choroby Parkinsona, to tak, to może być genetyczna, rodzinna postać tej choroby. Są różne postaci dziedziczenia tej choroby i myślę, że tutaj nie miejsce i czas, żeby o tym mówić, ale rzeczywiście, jeżeli w Państwa rodzinie taka choroba jest czy była, to jest pewna predyspozycja, że u kolejnych członków rodziny ta choroba również może się pojawić. Kolejne pytanie, czy zanik wieloukładowy MSA da się zdiagnozować na podstawie badania rezonansu magnetycznego? Odpowiedź jest dwojaka. Z jednej strony można powiedzieć, że nie, bo tak jak mówił kolega opowiadając o diagnostyce choroby Parkinsona, badanie rezonansu jest wspomagające w diagnostyce, a w zasadzie w diagnostyce różnicowej. Z drugiej strony w atypowych parkinsonizmach, a do nich należy zanik wieloukładowy, badanie rezonansu nam pomaga tą diagnozę postawić. Są tam pewne nieprawidłowości, które my widzimy, zaniki pewnych struktur mózgu, które właśnie w tej chorobie są charakterystyczne, a czego nie będzie w chorobie Parkinsona. Więc badanie rezonansu, jeszcze raz podkreślam, ma istotne znaczenie
w szeroko pojętej diagnostyce różnicowej parkinsonizmów i rzeczywiście może nam pozwolić tą diagnozę zweryfikować z choroby Parkinsona, na przykład w kierunku zaniku wieloukładowego. Kolejne pytanie. Ile czasu upływa średnio od diagnozy choroby Parkinsona do stanu zaawansowanego? To jest bardzo różnie, to jest bardzo indywidualne i o tym moi koledzy i koleżanki mówili. Jeżeli wzięlibyśmy taki, powiedzmy, statystyczny, chronologiczny przebieg choroby Parkinsona, to te pierwsze kilka lat od pojawienia się objawów ruchowych, kiedy włączamy leczenie, czy tak zwany okres miodowego miesiąca, to średnio 3 do 5 lat. Potem choroba postępuje, rozwija się nadal, ale tak naprawdę o zaawansowanym stadium choroby, a więc wtedy, kiedy możemy rozważać te metody leczenia zaawansowanego, te metody interwencyjne, to z reguły 10 i więcej lat od początku objawów ruchowych. Proszę pamiętać, że o tym króciutko mówiła pani docent Gorzkowska w swojej prezentacji, że bardzo często choroba Parkinsona, te pierwsze objawy to są objawy pozaruchowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia w oddawaniu moczu, zaburzenia węchu, bardzo rzadko wtedy kojarzone z początkiem choroby Parkinsona, bardziej retrospektywnie wtedy o nich myślimy, kiedy tą diagnozę na etapie pojawienia się objawów ruchowych stawiamy. Kolejne pytanie, czy jest granica wieku osoby chorej, która może skorzystać z nowych metod leczenia osób, z nowych metod leczenia? Rozumiem, że macie Państwo na myśli te metody interwencyjne, tak? Czy głęboką stymulację mózgu, czy leczenie pompami infuzyjnymi. Generalnie nie ma takiej granicy wieku. Oczywiście podchodzimy do sprawy racjonalnie, zwłaszcza jeżeli myślimy w kontekście leczenia neurochirurgicznego, a więc implantacji systemu do głębokiej stymulacji mózgu, tutaj wiek jest ograniczeniem względnym, bo myślimy bardziej o wieku biologicznym niż o wieku odczytanym z PESEL-a. Mamy pacjentów również powyżej 70 roku życia, którzy są kwalifikowani do leczenia neurochirurgicznego choroby Parkinsona, a dane ze świata mówią, że nawet osoby powyżej 80 roku życia, oczywiście w dobrej kondycji biologicznej i bez schorzeń współistniejących, mogą tą metodą być leczone. Ale patrząc na nasze warunki polskie, myślę, że przede wszystkim będzie to w odniesieniu do tych metod leczenia zaawansowanych pompami infuzyjnymi. Tutaj granicy wieku nie ma. Bierzemy jednak pod uwagę, tak jak mówiła pani dr Gawryluk, jakby to powiedzieć, całokształt chorego, tak? Bo będziemy leczyć tą konkretną osobę, a więc dodatkowe obciążenia, dodatkowe schorzenia nie dotyczące układu nerwowego, ale mające wpływ na układ nerwowy, jak choćby choroby układu krążenia czy cukrzyca, mogą mieć pewne znaczenie w wyborze metody leczenia. Kolejne pytanie. Jakie jest Państwa zdanie na temat badań klinicznych preparatów mających spowolnić czy spowolnić chorobę we wczesnym stadium? Obecnie obserwuje się dużą aktywność. Drodzy Państwo, badania kliniczne w odniesieniu do choroby Parkinsona, ale w ogóle w odniesieniu do schorzeń nie tylko neurologicznych, ale wszystkich chorób, to w zasadzie jedyna metoda rozwoju metod terapii zarówno farmakologicznej, jak i metod interwencyjnych. A zatem, jeżeli pytać by mnie konkretnie, jak najbardziej jestem zwolennikiem badań klinicznych, ale oczywiście odpowiednio dobrze zaplanowanych i prowadzonych w sposób właściwy. Tylko w obrębie badania klinicznego możemy poznać rzeczywisty sposób działania leku, potencjalnie poznać działania niekorzystne konkretnego leku, zanim zostanie on wprowadzony na rynek i będziecie Państwo mogli ten lek kupić w aptece, a my lekarze wypisać go na receptę. Więc jeżeli Państwu są proponowane badania kliniczne przez kolegów lekarzy, z neurologów z różnych ośrodków, bo ja też takie badania kliniczne prowadzę, to warto z tą ofertą się zapoznać, ponieważ w badaniach klinicznych mamy różne leki. Są to leki nowoczesne, takie, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Nawet pojawiają się już leki w kontekście choroby Parkinsona, które mają działanie bardziej przyczynowe, a więc wpływają na ten proces patologiczny, a więc na białko alfa-synukleiny, które jest jednym z elementów niszczących komórki dopaminergiczne. I również są też leki, które są dostępne na rynku, ale firmy, producenci tych leków oceniają, sprawdzają ich efektywność w innym wskazaniu, tak aby poszerzyć wskazania dla danej jednostki chorobowej. Więc proszę do każdego badania klinicznego podejść indywidualnie. Zawsze przed podpisaniem zgody na takie badanie macie Państwo prawo zadać pytania osobie, która to badanie proponuje. Macie na te pytania uzyskać odpowiedzi, nim ostatecznie taką zgodę podpiszecie.
I kolejne pytanie. Jak długo czeka się na wizytę w celu umożliwienia choremu skorzystania z leczenia pompą, duodopą czy apomorfiną? Tutaj ja już nie będę tego czytać, jest konkretny opis chorej. A zatem, jeżeli chodzi o nasz konkretny ośrodek, bo tylko mówię, mogę mówić tutaj za nas, to jeszcze raz przypominam, że pracujemy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach, Ligocie, ale myślę, że jest podobnie w innych ośrodkach. Bardzo jest ważne, jeżeli chodzi o to, jak my postępujemy. Jeżeli Państwa lekarz, czy to lekarz rodzinny, czy lekarz neurolog ogólny prowadzący Państwa w poradni, widzi, że taka możliwość jest, że prawdopodobnie konkretny chory mógłby się kwalifikować do tej metody leczenia, to bardzo prosimy, żeby kierować tych chorych do naszego odcinka jednodniowego. Tego, o czym mówiła pani doktor Gawryluk i pan doktor Chmiela. My mamy ten komfort, ten przywilej, że mamy w obrębie swojego oddziału tak zwany odcinek jednodniowy, gdzie hospitalizacja jest jednodniowa, tak jak mówi sama nazwa, więc chory zgłasza się rano, a po południu w zasadzie z diagnozą i informacjami wiążącymi jest wypisywany. Jeżeli lekarz rodzinny bądź lekarz neurolog ogólny takie skierowanie wystawi, to proszę Państwa o kontakt telefoniczny. Te informacje telefoniczne są dostępne i na stronie szpitala, i na stronie, którą pani dr Gawryluk pokazywała, Towarzystwa Choroby Parkinsona, ale również są czy będą dostępne na naszej stronie śląskaakademiaparkinsona.pl. Dlatego, że jak Państwo zadzwonicie, to bardzo ważne jest przekazanie na początek tej informacji, że chodzi o kwalifikację do programu lekowego leczenia pompami infuzyjnymi. W tym momencie my ustalamy odrębny termin. Ten chory nie wpada, jeżeli tak można powiedzieć, w ogólną kolejkę, która jest różna w różnych ośrodkach, różnie długa, ale nawet kilkumiesięczna, i tych chorych kwalifikujemy. Procedura kwalifikacji tak naprawdę jest rzeczywiście jednodniowa. W wyjątkowych sytuacjach, tak jak mówiła koleżanka, to jest kilkudniowy pobyt. Potem dokumentacja jest wysyłana specjalnym systemem informatycznym do centralnej komisji, która została powołana przy NFZ-cie. I tam ta zgoda jest aprobowana ostatecznie i potem ta informacja do nas wraca, chory jest zapraszany już do włączenia leczenia. Więc koniecznie proszę, żeby Państwo mówili swoim lekarzom, czy rodzinnym, czy neurologom prowadzącym, by wystawiali skierowania na oddział. Nie ma żadnej potrzeby, żeby chory kwalifikowany potencjalnie, czy u którego rozważa się kwalifikację do leczenia pompami, był najpierw kierowany do naszej poradni. To po prostu opóźnia ten proces kwalifikacji, bo ta kwalifikacja nie odbywa się w poradni, odbywa się na oddziale. Czy leczenie jest refundowane przez NFZ? Jak najbardziej tak. Terapia zarówno duodopą, jak i apomorfiną jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli pacjent nie ponosi żadnych kosztów terapii, ani tego systemu, czyli pompy, ani samego leku. Natomiast to się wiąże z pewnymi obowiązkami ze strony chorego. To znaczy pacjent i opiekun muszą zgłaszać się na wizyty kontrolne. Te wizyty odbywają się już ambulatoryjnie, czyli w ramach poradni. Odbywają się w tych ośrodkach, które leczenie prowadzą. W tej chwili w Polsce tych ośrodków jest 17, jeżeli dobrze pamiętam. Rzeczywiście tutaj w pytaniu jest zawarta informacja, że w województwie warmińsko-mazurskim takiego ośrodka jeszcze nie ma i rzeczywiście jest to prawda, ale aktualnie, jeżeli tak mogę troszkę uchylić rąbka tajemnicy, są toczone już rozmowy z ośrodkiem z tego regionu, jeszcze nie mogę powiedzieć konkretnie, którym, póki nie został on zaaprobowany, ale jak najbardziej Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona, jak i Polskie Towarzystwo Neurologiczne ciągle w tym kierunku działają aktywnie, żeby tych ośrodków może nie było jak najwięcej, bo to chyba nie w tym rola, bo to ośrodek musi mieć duże doświadczenie w leczeniu chorych z chorobą Parkinsona, ale żeby rzeczywiście Państwo do tych ośrodków mieli jak najbliżej, bo tak jak powiedziałam, na te wizyty trzeba się dość regularnie zgłaszać. Takie wizyty odbywają się z reguły raz na 2-3 miesiące. Jest to podyktowane obostrzeniami programu, bo z jednej strony trzeba zgłosić się po lek. Jeden z leków musi być przechowywany w lodówce, myślę konkretnie o duodopie, a więc też Państwo nie możecie odebrać pakietu na 4-5 miesięcy, bo to po prostu by się w tej lodówce nie zmieściło, chociaż i takie lodówki w ramach programu firma oferuje dla Państwa. Ale jeszcze raz powtarzam, program jest bezpłatny, jest finansowany w 100% z NFZ. Czy można skierować się do najbliższego ośrodka? Jak najbardziej tak. To już myślę, odpowiedziałam na to pytanie wcześniej. My zapraszamy chorych, którzy mieszkają w Katowicach, w okolicach, do naszego ośrodka w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. W województwie śląskim, bo przede wszystkim tutaj do Państwa jest dedykowana nasza aktywność, mamy jeszcze drugi ośrodek, który został niedawno otwarty w Sosnowcu, w Szpitalu Świętej Barbary.
Kolejne pytanie. Gdzie w Gdańsku można zapisać się na taką fizjoterapię? Szanowni Państwo, dzisiaj jakby rozpoczynamy, otwieramy projekt pod nazwą Śląska Akademia Parkinsona i bardzo się cieszymy, że już w tym pierwszym naszym spotkaniu jest tak duże zainteresowanie i tak wiele pytań. Mam nadzieję, że naszą aktywnością zarazimy kolegów z innych ośrodków i no, będę wtedy mogła w przyszłości czy ja, czy koledzy z ośrodka w Gdańsku powiedzieć, gdzie dokładnie można na taką aktywność się umówić, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o Akademię Parkinsona, to my dysponujemy swoim czasem. Tutaj koleżanki fizjoterapeutki no, są zlokalizowane w Katowicach i tylko tutaj do Katowic możemy na razie zaprosić, bo widzę, że kolejne pytanie dokładnie jest analogiczne, tylko chodzi nie o Gdańsk, a o Warszawę, więc no, mam nadzieję, że zarazimy naszych kolegów z innych ośrodków. Będziecie Państwo mogli również bliżej swojego miejsca zamieszkania z takiej aktywności skorzystać. Zatem pozwolę sobie przeskoczyć dalej, bo jest jeszcze pytanie dokładnie analogiczne o Olsztyn. To tak jak widzę, no po prostu pokazuje, jak duże są Państwa potrzeby i jak duże jest w związku z tym pole z naszej strony do zagospodarowania. Kolejne pytanie, czy pacjenci z Małopolski mogą brać udział w ćwiczeniach i szkoleniach, na przykład z Nordic Walking? Myślę, że tutaj odpowiem w imieniu koleżanek fizjoterapeutek, jak pani chciałaby coś dodać, to proszę się zaraz włączyć, ale jak najbardziej tak, jeżeli odległość nie odgrywa istotnej roli, bo przecież województwo śląskie i województwo małopolskie ze sobą sąsiadują i czasem bliżej jest osobie, która mieszka nominalnie w województwie małopolskim, przyjechać do Katowic niż osobie, która mieszka w Częstochowie, która przecież leży w województwie śląskim, więc jak najbardziej zapraszam. Myślę, że i pani Dagmara, i pani Justyna mogą tylko moje słowa potwierdzić, prawda? Tak, potwierdzamy. Jeżeli tylko pacjenci będą w stanie do nas dojechać, to skąd inąd zapraszamy. Jak najbardziej tak, bo widzę, że analogiczne pytanie z kolei dotyczy osób z Dolnego Śląska. No tutaj również jakby no jesteśmy, graniczymy pośrednio poprzez województwo, poprzez Opolszczyznę, województwo opolskie jest niedaleko do Wrocławia województwa, chociaż no Wałbrzych to już daleko, ale proszę Państwa, mimo że projekt jest w województwie śląskim, to broń Boże nie ograniczamy Państwu dostępu. Jeżeli ktoś będzie tylko miał możliwość dojechania, no myślę tak racjonalnie, tak trzeba patrzeć na tą odległość, ale jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli Państwo tylko macie takie możliwości i chcecie w tych spotkaniach uczestniczyć, to nie ma żadnych ograniczeń. My się nie zamykamy na osoby z innych województw. Kolejne pytanie. W jaki sposób można pozyskać nagranie z całego webinarium? Tak jak już powiedziałam wcześniej, każda z dzisiejszych prezentacji, ale też i kolejne nasze spotkania będą nagrywane i będą potem udostępniane w zakładce webinary na stronie Śląskiej Akademii Parkinsona. Do wszystkich tych informacji będziecie Państwo mogli na spokojnie wrócić. Kolejne pytanie, no tym razem o kolegów psychologów z Warszawy, czy o osobę do konsultacji online, która ma doświadczenie z osobami z chorobą Parkinsona. No tak jakby, Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreśla się w tych pytaniach to, że potrzeby są olbrzymie. Ja dzisiaj na te szczegółowe pytanie nie odpowiem, bo informacji dotyczących wszystkich ośrodków czy regionów po prostu nie mam, ale mam nadzieję, że i ja sama i koledzy tutaj, cały zespół Śląskiej Akademii mają znajomych ze swoich specjalności w całej Polsce, więc będziemy starali się te informacje na bieżąco umieszczać na naszej stronie, a może z czasem Śląska Akademia stanie się Polską Akademią Parkinsona. Zobaczymy. Czy spotkania są online, czy na miejscu? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi, rozumiem, że tu było, jest pytanie dotyczące już tych spotkań konsultacyjnych. Webinary będziemy organizowali zdalnie, tak by większość z Państwa mogła w nich uczestniczyć, nie musząc dojeżdżać. Natomiast konsultacje, no, na początku będziemy się starali, żeby to były konsultacje osobiste, bo proszę sobie wyobrazić, no jeżeli nie znamy jakiegoś pacjenta, tak, jest to dla nas osoba nowa, bez względu czy mówimy o neurologu, czy fizjoterapeucie, psychologu czy logopedzie, no musimy się spotkać. Myślę, że z upływem czasu będzie też taka możliwość, myślę, że tutaj koledzy to potwierdzą, by część z tych spotkań, takie kontrolne wizyty, były wizytami online. Postaramy się również to od strony technicznej zorganizować. Tutaj myślę, poproszę o pomoc nasz dział techniczny, jeżeli tak mogę powiedzieć. I ostatnie pytanie, czy mają Państwo wykaz typowych i nietypowych objawów choroby Parkinsona, które mogą wskazywać na tę chorobę? Czy są one dostępne dla lekarzy? To może przeczytam do końca, bo widzę, że tutaj
komentarz też jest istotny. Czy w moim przypadku, pisze autor pytania, osoby, które zgłaszałem, były bagatelizowane przez lekarzy, a po wielu latach, gdy już była postawiona diagnoza, widzę, że mogły one przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania. Szanowni Państwo, no my dzisiaj spotykamy się z Państwem, z chorymi, z opiekunami, żeby opowiadać o chorobie Parkinsona, ale proszę mi wierzyć, że podobne spotkania są również przygotowywane dla kolegów lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, tak aby no każdy zainteresowany pracą z takimi chorymi, pracujący z takimi chorymi na chorobę Parkinsona czy inne schorzenia neurologiczne, neurodegeneracyjne, no miał jak największą wiedzę. W każdym zawodzie, nie tylko w zawodzie medycznym, w każdym zawodzie na chwilę obecną poszerzanie wiedzy na bieżąco jest niezbędne. Tak? Kto nie uczy się, nie posuwa się do przodu, więc mam nadzieję, że nie tylko ja, ale każdy z moich kolegów lekarzy tą wiedzę na bieżąco poszerza i my przygotowujemy takie prezentacje również dla kolegów. Myślę, że i dzisiejsze prezentacje takie, które były no, takie podstawowe, króciutkie, żeby mówić o chorobie Parkinsona, tak jak mówię, będą umieszczone na naszej stronie. Możemy też zrobić taką zakładkę, ona chyba nawet jest przewidziana, materiały, w której takie informacje umieścimy. Nasza strona Śląska Akademia Parkinsona nie jest zamknięta dla kolegów lekarzy, czy fizjoterapeutów, czy psychologów. Każdy, kto na tą stronę www wejdzie, te informacje będzie miał dostępne, więc jeżeli koledzy neurolodzy ogólni też chcieliby tą swoją wiedzę poszerzyć, to jak najbardziej do odwiedzenia naszej strony zapraszam. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Tutaj w międzyczasie, kiedy i koledzy mówili, kiedy ja odpowiadałam na Państwa pytanie, pojawiło się szereg informacji na czacie o no, bardzo pozytywnym odbiorze z Państwa strony. Bardzo się z tego powodu cieszę i ja, i wszyscy moi koledzy, cały zespół Śląskiej Akademii Parkinsona. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z szerokim, coraz szerszym odbiorem i spełnimy Państwa oczekiwania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas w to sobotnie przedpołudnie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich Państwa. Miłego weekendu. Dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.